Jak wyglądało twoje odżywianie, kiedy nie miałaś takiego budżetu jak teraz? Bo niektórzy mają takie przekonanie, że wiesz, zdrowa dieta jest kosztowna. No ja kiedyś dałam się ponieść takiej zasadzie bardzo fit. Miałam wtedy lat 21, 22, 23. Mieszkałam w Londynie i jadłam kurczaka z ryżem, kurczaka z ryżem, kurczaka z ryżem. Ten kurczak z ryżem wychodził mi już bokiem i przybrałam na wadze. I źle się czułam i byłam spuchnięta. Kurczak był kiepskiej jakości, rzecz jasna. Faszerowany antybiotykami, hormonami. Musimy mieć tę świadomość też, z jakichś źródeł kupujemy nasze produkty, skąd je pozyskujemy, jaki był proces przetworzenia danego produktu, zanim wyląduje na nasz talerz, bo to jest ważne. A jeżeli chodzi o takie twoje ulubione danie albo posiłek, nie wiem, czy może śniadanie, bo ty przyznałaś wielokrotnie, że na to śniadanie to tych kalorii to jest mnóstwo, ale takich dobrych. No serio, ja potrafię zjeść 1000 kalorii na śniadanie, to tak lekką ręką i tutaj jest zawsze awokado, jajka, dużo bardzo warzyw, sok selera, pieczywo ciemne na zakwasie, czasem jakaś jaglanka na mleku migdałowym. Tutaj dodatkowo już mieszam i dorzucam różności, ale najczęściej jest to faktycznie takie śniadanie, które bazuje na białku, na zdrowych tłuszczach i na węglowodanach złożonych, najczęściej w postaci właśnie takiego pieczywa na zakwasie, które super wpływa na jelita. Czyli najpierw jest taka bomba, jest dużo wartości na początek dnia, a później coraz lżej, czy jak to idzie? No później muszę przyznać, że mam troszeczkę dłuższą przerwę. Kolejny posiłek to jest lekki lunch, a kolacja to już najczęściej jakieś takie zupki, krem, coś takiego bardzo, bardzo leciutkiego. Tak lubię.